Witam serdecznie na kanale Maciek Detektor. Wróciłem na to wczorajsze pole, bo wczoraj tylko jak mówiłem kawałek go obszedłem. Dzisiaj udało mi się być po pracy po prostu na pole. No jestem na nim jakieś 10 minut. Skoczyła pierwsza krągłość. Wówczas by skoczyły jakieś dwie plomby, ale na razie nie pokazywałem, nie nagrywałem tego. Jest 50 groszy międzywojnie. Rewers jeszcze w przyzwoitym bardzo stanie, 23 rok, ale niestety awers jest z żerami, także trochę zniszczona monetka, no ale na dobry początek zawsze coś. Do zobaczenia. No i wyskoczyła kolejna krągłość, tym razem pół kopiejki, 1911, Mikołaj II. Do następnego. No i kolejny fancier po dłuższej przerwie. Nie od sygnału, bo sygnał jest multum z tych śmieciowych, ale głównie plombowych. Tym razem guzik. Takim ozdobnym dość. Nie wiem, czy złapie ostrość. Próbuję, jak to pomogę. Z takim wzorkiem cywilnym. Pewnie jakiś zdecydowanie. Niestety zniszczone troszeczkę. Także nie jest zbyt piękny. W całej krasie, ale zdobienia to mam ładne. No i kolejny sygnał. Tym razem kawałek biżuterii chyba. Mała kuleczka. Pewnie kiedyś była pozłatana albo coś takiego. Widzicie tutaj dość ostrość, niedobry telefonie. Przy tym słońcu, o teraz może coś tutaj łapał, ale niestety nie jest w stanie wyostrzyć. Ładnie ostrzy dalej. Tylko że wtedy nie widać detali. Kolejny jakiś tam element biżuterii. Wcześniej wpadły jakieś kawałki spinek mankietowych. Także coś tutaj z biżuterii też wychodzi. Jak pewnie zauważyliście, dzisiaj jestem z Deusem. Z cewką, lipsą, także szukam w tym silniku maksymalnie precyzyjnie jak się da. No na razie porównanie Deus Equinox wychodzi zdecydowanie na korzyść Equinoxa. Deus dzisiaj jest krosiarką na plomby. Wczoraj były to zupełnie inne sygnały monetkowe. Nie wiem, z czego to wynika. No zobaczymy, jak będzie dalej. Sygnał 90-92, w miarę równy. Sprawdźmy razem, co to jest. Bez kopania, bo to jest dość krótko chyba. Także no, kawałek łyżki. Stara łyżka, ciężka, zapewne miedź, ale dość duży przedmiot, posrebrzana. Z tej strony zaszła jakoś patyną, pewnie tutaj widać srebro się w środku,
ścieżka. Zobacząc dalej. Wychodzi, widać też na powierzchni dość sporo potłuczonej ceramiki. Przed chwilą znalazłem taką buteleczkę jakąś pewnie lekarstwową w dość ładnym kształcie. Sporo tu leży. Pewnie parę rzeczy się musiało dziać. Zobaczymy, połazimy jeszcze chwilę z Deusem po tej części takiej świeżo przeoranej. Ona dość jest sucha i jest dość kurząca w koło, dlatego oszczędzam to kopanie na maksa, żeby tak mocno nie kurzyć sobie na siebie i na sprzęt. A może pod koniec przeniesiemy się do innej części, która była wcześniej przeorana po deszczach, została taka dość już zbita struktura tej ziemi. I na tamtej części też nie chodziliśmy wczoraj z Equinoxem. To się pewnie przysiądziemy się do Noxa, zobaczymy co MineLab wyciągnie z tamtych kawałków. No i kolejna wyskoczyła rzecz. Tym razem, jeśli dobrze się orientuję, to są obowiązki od sukien. Ten akurat jest wypoczony napisem Paris. Znaczy się, że suknia pewnie pojechała z Paryżewa. I do następnego. Kolejny fancik, jakaś ukresna wpinka. Nie wiem, w kształcie jabłka czy jakiegoś innego owocu. Napis grunt to się nie wiem, czy to jest. Może ktoś zna tą wpineczkę. To mam problem z ostrzeniem dzisiaj. Zdecydowany. Teraz lepiej. Jak ktoś będzie wiedział, jaka jest końcówka tego napisu, to niech da znać. No i kolejny fancik. Tym razem niestety nie cały i w trakcie wyjmowania złamał się kawałek skrzydła, również orzeł. W dość pięknym stanie byłby, jeśli był cały. No szkoda. No ale też cieszę na pewno. No i kolejny fancior. Myślałem pierwotnie, że to jest duży zamek błyskawiczny. Ta część suwająca się, ale wydaje mi się, że to jest uchwyt od szelki po lekkim tutaj go doczyszczeniu. Na pewno starawe. Tak mi się wydaje. Chyba, że ktoś ma inny pomysł, cóż to może być. W środku jest jakiś inny zupełnie materiał, jakby ceramika. Nie wiem. Proszę o komentarz, jeśli ktoś coś więcej na ten temat. Do usłyszenia. No i kolejny fancior. Pierwszy raz znajduję. Wykonane z blachy. Kość do domina. Taka trochę heavy duty, może jakaś wojskowa. No, ciekawy fancior. Do usłyszenia. Jest kolejna monetka, niestety całkowicie zabrudzona. Jest lekka, więc jestem podejrzany, że to może być jakieś aluminium. Może PRL. Ale coś mi... No zobaczymy po czyszczeniu w domu dokładnie, czy będziemy w stanie to odczytać, co to za pieniądz. Do następnego. No i wyskoczyła kolejna monetka. No tym razem nietypowa, nie kopiejka, też nie PRL-ka i nie Polska. Sam jestem ciekaw, co to jest, bo jeszcze nie doszedłem do tego. Monetka z dziurką. Wydaje się, że 1902 rocznik. Tu ma oznaczenie 10 CES lub GES. CES prawdopodobnie. Nie wiem, co to za waluta w ogóle. Jest jakaś korona. Belgijska. Tu jest Belgue. Royal. No, na pewno ciekawe znalezisko. Wygląda tak. Mamy awers.
No, zdecydowanie nie mam chyba żadnej belgijskiej monety, mi się wydaje. Także będzie pierwszą z tego gatunku. No, pozdrawiam i do następnego dołku. No i z takiego dołka jest kolejny pieniądz, kolejny Mikołaj II i kolejne pół kopiejki. 1896. Łapie, nie łapie. W rękawicy niestety nie działa ekran, nie mogę ustawić fokusu na celu. Staram się złapać teraz. O, właśnie, od razu widać lepiej. Tak, 1896. Do następnego. No i kolejny dołek wykopany. Może rozpakujemy razem. Zobaczymy, co tutaj jest. Jest jakaś krągłość. Dość zabrudzona mocno. Po wadze i kształcie wydaje mi się, że to coś jest z okresu międzywojnia. Pewnie 2 grosze, ale to po umyciu w domu, wykąpaniu z tej otuliny ziemnej, może uda się coś odczytać. No, że będziemy musieli iść w stronę tamtego pola, które cały czas mnie kusi, ale jakoś nie mogę wyjść z tego świeżoranego, które na futer puchności jest trochę takim poletkiem trudny, bo to ta pulchność dość powietrza znalko mi się spłyca pracę wykrywacza. Także te sygnały nie są zbyt głębokie. Zobaczymy, co w tej części ubite już, jak się uda nam tam dojść w końcu. Jak zapewne słyszycie, tak jak wczoraj mówiłem, jesteśmy praktycznie prawie w centrum Warszawy. Z jednej strony to też nie jest fajne, bo jest linia kolejowa z trakcją. Mamy tutaj jakąś krągłość, już wyszła. Polska Rzeczpospolita, 1924 czy 3? 32, przepraszam. 2 grosze, zapewne to będzie po oczyszczeniu. Awers trochę nieczytelny. Orzeł całkiem w przyzwoitym stanie. Ale nadal nie chcę ostrzyć. O, teraz złapał. No tak, z jednej strony mamy linię kolejową, tak, nie dokończyłem tego zdania, z trakcją. Moje doświadczenie mówi, że trakcja kolejowa jest całkiem skuteczna w zakłóceniu, jak pastuch. Także tutaj też nieciekawe jest dość dużo niepotrzebnych sygnałów. Musimy trochę skręcić też czułość. A nad nami jesteśmy w korytarzu pasa startowego. W związku z tym co chwila też pewnie słychać od dźwięki startujących samolotów idących praktycznie na pełnym pędzie w górę. Także no, nieciekawe co do audio zewnętrznego miejsce, ale co do fantów też porywające nie jest, ale na pewno nie jest przechodzone. Co chwila coś się nie wychodzi. No ja dzisiaj jestem zadowolony bardzo na razie z tego niedokończonego, czy niestety uszkodzonego orła. Przy okazji, jakby ktoś wiedział, jaki to wzór, jaka epoka. Ta korona taka dość w starym stylu, lekko kościuszkowska, że tak określę. To bardzo proszę o podzielenie się tą wiedzą. No i to belgijskie 10 cesów, czy jak tam ona się nazywa. No też monetka nietypowa, zatem bardziej ciesząca niż kopiejka na tych ziemiach. Także zmierzamy, w tej chwili właśnie słychać samolot na tak powiem, pełnym ciągu idący w górę. No,
69 z dość prostym wykresem. Teraz mamy 81, czy nadal rokująco. Poszukajmy razem, może nam się uda prędzej czy później dojść. No niestety to będzie jakaś kawał aluminium, łyżki chyba prawdopodobnie. Do tego pola twardszego, no jest trochę większe niż to, po którym chodzimy w tej chwili. Obok rośnie dość duży zagonek, można tak powiedzieć, rzodkiewki. Tam chyba dalej są truskawki, nie wiem, nie byłem tam jeszcze. Także jak bardzo byśmy zgłodnieli, ktoś by umierał z głodu, to chyba pan rolnik się nie pogniewa, jak mu hapsniemy dwie rzodkiewki, grządki. To nie jest grządka chyba na potrzeby domowe, to bardziej produkcyjne. Podejrzewam, że w tej części też były jakieś warzywka, dlatego ta część już jest przeorana i ta uprawa zlikwidowana, to można pochodzić. A tak jak wczoraj mówiłem, tu mamy jeszcze dość spory kawał zboża. Szkoda, że tam dalej jest niestety ugór, który zarósł strasznie nawłocią. Najgorsze cholerstwo w mojej opinii dochodzenia. Bo ani latem nie pochodzi, ani zimą zostaje też na długich łodygach, także dopóki ktoś się nie zlituje i nie skosi, nie przeorze, to pole wyłączone całkowicie z poszukiwań. Mamy tu kolejny sygnał ID 85. Dość, o, już chyba widzę, na wierzchu jest jakaś krągłość. Też mi coś wydaje, że to międzywojnie, chociaż trochę za lekko, może jakiś aluminiowy PRL wielkości, pewnie 20 groszy. Spory kawałek jeszcze do przechodzenia. Ła, jakie jestem długi, długonożny. Mam piękne, długie nogi. Fantastycznie. Zawsze to chciałem mieć. No to zaczynamy. Startujemy z Deusem. Niedługo prawdopodobnie będzie się konieczność z nim rozstania. W sensie takim, że trzeba będzie go podładować, bo panel mi tutaj już za długo nie pociągnie. Też to już powoduje to, że nie zawsze po powrocie z pinpointera, a używam programu 7, czyli pełnego sprzęgu przez panel RC, nie zawsze chce się dobrze sparować. Czasem trzeba ze 2-3 razy przy takiej słabej baterii jednak przełączyć, po prostu włączyć i wyłączyć pinpointer. Takie moje obserwacje są przy słabej baterii. No tutaj coś wyszło na 90, 92. Ale niestety jest to kawałek jakiejś nakrętki.
ciekawe z jakiego materiału, że tak dość wysoko bije. No dobrze, zobaczymy co dalej. Dobra, to tyle może wspólnego chodzenia co do baterii w telefonie. Może coś wyjdzie fajnego, a my będziemy bez zasilania. Do zobaczenia przy następnym dołku. No i kolejny dołek. Tym razem nic w kolorze, ale narzędzie obronne. Mała siekierka. Jeszcze chyba z kawałkami trzonka. Chociaż jej stan jest, albo tutaj jest coś. Ale nie chcę mi się jej czyścić teraz. Jej stan jest dość mocno zjechany już. Tutaj coś wystaje. Do zobaczenia. W tej przerwie wyskoczył kolejny fancik, zgięty niestety. Jest to medalik w dość dziwnym kształcie, takim nazwijmy to listkowym, z krzyżem z takimi rozwidleniami na końcach. Z tej strony jest jakiś święty, ale niestety nie wiem jaki. Jeżeli ktoś miał coś podobnego, wie co to jest, prośba o ID, tu jest jakiś napis LS IP. Pierwszy raz spotykam taki napis na krzyżykach. No ciekawe znalezisko. Do następnego dołka. I wpadł guzik z takiej biureczki. Jest płaskownik, pewnie dość starawy. Jak ktoś... No i ciężki. Brąz, zdecydowanie brąz. Jak ktoś jest w stanie coś powiedzieć na jego temat, zapraszam do komentarza. No i z takiej dziurki. Jeszcze nie wiem co, sygnał 83-84 gdzieś w tym miejscu, dość równy. Kawałek broszki czy czegoś takiego z miejscami na kamyki. Do następnego. I kolejny dołek. Tym razem rzecz, która dzisiaj była. Kolejny. Znowu z napisem Paris. Ale coś się monetki uspokoiły i nie wiem, czy już jest po dobranocy dla monetek i poszły spać. Idę w tej chwili już na wprost do samochodu, żeby zmienić trochę sprzęt. Weźmiemy Noxa, ubierzemy coś na siebie, bo już komary rąbią po plecach niemiłosiernie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i mamy taki kawałek rzucika. Nie wiem za bardzo, co to jest. Jakby fibulowy trochę kształt. Jeśli ktoś ma wiedzę, co to może być, to no zapraszam do komentowania. No i tym razem czubek od pocisku nie trafił w cel. Do następnego. Nie wszystkie monetki jednak śpią, wyskoczyło coś, co pojęcia nie mam, czym na razie jest. Jest dość mocno zajechane. W miarę lekkie, ale pewnie też to mieć, patrząc po kolorze gdzieś tam od spodu przebijającej patyny. No na razie nie mogę zidentyfikować tej monetki. Zobaczymy co wyjdzie po oczyszczeniu.